będzie super. Błądzę. Tunel się nie kończy, krążę. Pod osłoną głuchej nocy bieganie w błędnym kole mnie wykończy. Ale jeszcze znajdę wyjście. Jestem gotowy, mobilizacja jak nigdy, jestem zdeterminowany. Ta muzyka wznosi mnie ponad cztery ściany. Mówią pies pogrzebany, a ja krzewię nadzieję. Zbierasz plony z tego, co sobie posiejesz. Dziś orają mózgi sztucznymi nawozami. Stado delektuje się tymi substytutami. Więźniowie labiryntu wiodącego do marzeń. Kto wyjście znajdzie szybciej, to się okaże. Krzyż moim drogowskazem, choć niewygodny, ale tylko on gwarantuje światło serca prosto z elektrowni. Już dawno chciałem go rzucić, nie wierzyłem, że on będzie ulgą dla mojej duszy. Dlatego chcę iść z nim drogą krzyżową, mimo że niekiedy strasznie ciężko i ciernie bolą. Ale jeśli tyle kosztuje prawdziwe szczęście, to idę w to w ciemno, nie odwrócę się na pięcie. Dlatego chcę iść z nim drogą krzyżową, mimo że niekiedy strasznie ciężko i ciernie bolą. Ale jeśli kiedy podeszłam tam do biskupa, to po prostu na początku nie mogłam uwierzyć, że w ogóle to już teraz, tak szybko rok minął. I rozpierało mi ogromne szczęście, ale też byłam bardzo wzruszona z tego powodu. To było, jak dostawałem ten krzyż, to było coś wspaniałego. Nie do opisania słowami, to po prostu trzeba przyjść, zrobić studium i to poczuć. To takie świetne, takie piękne uczucie było, strasznie. Normalnie, to było takie super, jak ten biskup dał nam ten krzyż, mi ten krzyż, to ja normalnie się tak fajnie czułam. Ja was wszystkich zapraszam normalnie, bo ram to potęga. Uczymy się wybierać, ale trzeba najpierw wybrać odpowiedniego nauczyciela. Iluzją jest wieża Babel, podpowiedź przyszła z góry, buduj na solidnym fundamencie. Nie musimy się bać, gdy na
Ramowcy mówią, ram to potęga, ale ta potęga płynie od kogo?